Marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze, Polska w budowie, to hasło w pana przemówieniu wróciło. Obiecał pan bardzo dużo, ale bardziej to wystąpienie bym odebrał jako takiego ucznia, który się tłumaczy profesorowi, żeby zaliczyć kolejny rok. Obiecuje. No, ludziom są potrzebne te obietnice, ale pytanie, jakim kosztem? Bo wspomniał pan tu o takim sukcesie jak Euro 2012. Udało nam się wyprodukować troszeczkę autostrad, powstały wspaniałe stadiony, ale jakim kosztem? Kosztem jakich nieszczęść firm i ludzi, którzy przy okazji stracili majątki swojego życia? Mówi pan, tak, zbudujemy. Zbudujemy kolejne autostrady, zbudujemy kolejne żłobki, ale już w tej chwili płacimy akcyzę, płacimy podatki. Pytanie, ile będą nas te autostrady później w używaniu kosztowały, jakie koszty poniesiemy, chcąc przejechać tymi autostradami. Mówi pan o żłobkach, ile rodzice będą musieli zapłacić za to, żeby rodzice mogli skorzystać, ich dzieci mogli korzystać z tych żłobków. Ja wiem, że one powstaną, tylko jakim kosztem dla społeczeństwa?